No i witam się serdecznie, drogi widzu, z tej strony oczywiście Mafia Solec Cię wita na tym kanale i mówię, dzisiaj piękne rozpoczęcie żniw 2023, oficjalnie już pięknie wjeżdżamy, masę i tłucze, jak sami dobrze słyszycie, już pięknie na polu i mucimy jęczmień. Niestety nie, jest to najpiękniejszy dzień taki, jak sobie wymarzyłem, no nie zawsze musi być dobrze, jest duży wiatr, więc nie wiem, jak nie będzie słychać. Tego się najbardziej z tego wszystkiego obawiam, że może być dzisiaj troszeczkę słabo, jeśli chodzi o audio, ale miejmy nadzieję, że to nowe GoPro troszeczkę lepiej zbiera te dźwięki. Będę musiał kiedyś zainwestować w ten chyba mikrofon, wtedy nie będzie takich głupich właśnie problemów. Tutaj niestety było dosiewane później, jak widzicie, tu jest też owiec dosiewany. Tutaj mamy typowo jęczmień, tak jak widzieliście na poprzednim vlogu, no to niestety to jest już czwarty albo piąty rok nim siane, nie wiadomo co to za odmiana, więc powiem wam, tu też tyle tych zabiegów nie było wykonanych tak jak żeśmy chcieli, aby były zrobione, troszkę mniej doinwestowany, można tak śmiało powiedzieć, był ten kawałek, także no tych chwastów jest, jak to wiadomo, jest swoim siane kilka lat z rzędu, no to później tak to właśnie wychodzi, ale jęczmień mimo wszystko i tak dobry, to jest paszówka, także zaraz tego na polu nie będzie już złego efektu widać. No, jeśli chodzi o wiosenne, to sami dobrze widzicie, co tutaj się dzieje, jak ta susza daje się we znaki, aż czerwone się to zresztą wszystko robi. Dobra, tata pojechał tamtędy, więc spoko. Krzysiu mierzy u siebie jęczmień, będzie kosił prawdopodobnie. Ależ Jezu, to on w łapy go biorę, on już wylatuje praktycznie od razu. Jak na jęczmień, no to wysoki. Powiem wam, nie preferujemy tych niskich jęczmieni, ciężko nam się to kosi. W tamtym roku właśnie taki jeden niziutki jęczmień mieliśmy. Teraz jest on chyba w jakiejś mieszance bodajże, która jest na tamtym polu. O, proszę bardzo, się pszeniczka trafiła niestety. Ale fajnie, fajnie docina. Czy czyściutko, czy czyściutko, czy nie gubi, czy dobrze omłaca. Przy jęczmieniu, przy tych ościach niestety ciężko jest cokolwiek znaleźć, ale widzę tutaj łuski, nie łuski, jakieś tam jedno, drugie ziarenko sobie leży, więc gdzieś tam jakiś poplonik przy okazji tego będzie, ale nie, nie ma tego naprawdę dużo. O, gdzieś na jakiś czas się tutaj to pięknie trafi, bo niestety wczoraj mega mocno wiało, tutaj jak przyszedłem zresztą na chwilę, zanim jeszcze chciałem dograć tego vloga pierwszego, przyszedłem tutaj na pole i stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo totalnie nie będzie nic słychać. Prawdopodobnie słoma będzie musiała trochę poleżeć. Też nie chcemy jej od razu prasować, to już było kilka dni, już widać, że ona zelżała, już całkiem inny kolorek. Sobie po prostu sprasujemy, zobaczyć, pokazać wam też jak ta prasa prasuje. Nie wiem, czy będę mógł też zostać dłużej, bo mamy trochę spraw do bytowie do pozałatwiania. Luksus!
ze szczytu, nie? Tam nie ma co odgarniać, bo będziemy się zakurzywać. I tutaj powiem wam szczerze, jeszcze nie czuję tego wajbu tych żniw. Nie, może dlatego, że w okolicy wszystko jest zielone. Gdzie niegdzie dopiero co odrosło od ziemi, bo było siane bardzo późno, bo nie było niestety można wjechać, nie było pogody. Później gdzieś ta susza. No rolnikowi nie dogodzi, ale no co tu, nie będziemy narzekać. I powiem wam tyle i tak na ten rok. No na pewno zimówki sobie w miarę poradzą. I to nie wygląda źle, jeśli chodzi o zimowe, bo tej wody było sporo przez zimę i wiosna była bardzo, ale to bardzo mokra. No a tutaj teraz wiosenne, no jest naprawdę słabiutko. Gdzieś na tym poprzeczniaku będziecie widzieć, jak sobie woziliśmy obornik. O, pięknie, ale bocian leci, znaczy próbuje lecieć do tyłu go. Ty replay normalnie, patrzcie, bocian do tyłu, kurwa, zapierdala. A nie, do przodu, dobra, sorry. O, będzie siadał. Dawaj, Mariusz, ląduj. I tak, na pewno chcę trochę kontentu dla was widzowie, więc tutaj przy kombajnie no ciężko sobie postać i ciężko sobie ponagrywać z racji tego, że po prostu nic nie słychać. Jeszcze dzisiaj jest do tego wszystkiego ten wiatr, który na pewno nie pomaga i nie ukrywam, że naprawdę boję się o ten materiał, ale oby było dobrze. Nie no, jaki kontent nam tutaj bocian robi, daj Boże, tylko w druty nie zaje, bo prądu nie będzie dwa dni. O, proszę bardzo, kolejny. To coś chyba zwiastuje ogółem całe te... I powiem wam tak, patrzę z perspektywy czasu też na to wszystko. I te zboża, naprawdę wiele się zmieniło gdzieś z tych starych vlogów, jak człowiek zwracał uwagę, gdzieś tam sobie nieraz oglądałem. To powiem wam szczerze, nie wiem, to był 2016, 17, coś takiego, może 18 nawet. Już teraz ciężko mi, jeśli chodzi o daty. To powiem wam szczerze, naprawdę jest różnica w zbożu w tym wszystkim. Ja się cieszę, że jakieś tam nowe rzeczy próbujemy, dokupujemy tu jakieś rzeczy, żeby jednak to poprawić. Wiadomo, to nigdy nie będzie gospodarstwo, gdzie będzie nam sypało po 10 ton z hektara i ja wam będę tutaj nawijał o tym, jaki nawóz do czego i co z tym, kiedy i po co. Bo to nie ma to oczywiście na celu, po prostu dla samego oka i wiecie, dla gospodarstwa, tak? Więc tutaj sami dobrze wiecie, jak to jest na tym kanale, że rekordowych plonów to wy tu nie zobaczycie, może jedynie nasze rekordowe takie sami dla siebie. Bo nie ukrywam, no nie ma w tamtych zbożach tej miotły. No i jest naprawdę przeogromna różnica. Bo pszenżyto, nie wiem czy masy widział, kurwa, kiedykolwiek takie zboże w naszym gospodarstwie. Powiem wam tylko tyle, zresztą pewnie będziecie widzieli to również na vlogu. Gdzieś tam, kurde, miałem kupić drona, ale żniwa miały być za tydzień. Miałem przez ten czas kupić drona, tak żeby tu wam jakiś fajny materiał ponagrywać, no ale niestety nie dość, że się sprzedał ten, który ja chciałem, bo chciałem Mavica 2 Zoom. No to będę musiał coś załatwić w ciągu 3-4 tygodni, bo za tyle mniej więcej będą kolejne żniwa.
abyś ten dron już tutaj był, bo nie ukrywam, że chcę trochę kontentu lepszego dla was na te żniwa nadchodzące, które będą takie w pełni, można powiedzieć śmiało. Więc chcę, żeby jak najlepiej to wszystko tam ruszyło. Wiadomo, będzie też ten vlog, o którym zapowiadałem, że będzie jeden duży vlog po prostu. Może jakieś dwa małe z danej akcji, nie wiem. Możecie napisać śmiało co chcecie, czy jakiś engine są, czy coś. Co jeszcze można dograć, no ale głównie będzie takie coś, jak zrobiłem sobie raz z Mokrzyna. Żeby nie było masło maślane, co roku to samo. Wiadomo, tutaj za dużo się w gospodarstwie nie zmienia. Więc sami dobrze wiecie, że akurat takie rzeczy, jak inność, którą ja mogę zrobić dla was, żeby wam ten materiał przekazać w jakiś inny sposób, to jest bardzo ważne. Dlatego też tak właśnie sobie chodziłem przy tych zbożach i mówię, raz tam było zobożca, co jazda losta, bo tam była kura zaciągnięta przez lisa. Niestety tylko pióra zostały dla jego. I tak kurwa tam wtedy razy było, jak wyskoczyłem właśnie z kombajnu i znalazłem kość. I tak to patrzę, Boże, mówię, jakie to zboże było rzadkie. Tam co 10 cm był kosz. Ja mówię, jasny gwin, o tu zobaczcie, tu pełno jest takich właśnie wylegowic, więc dla nas też dobrze to skosić. Nie będzie już tutaj sobie liszczy, cholera, budwie, co się działo. Tu wiadomo, no jeszcze to wiosenne jest, ale patrząc na to wszystko, jak to schnie i dalej nie popada, to dość szybko powinno to uschnąć. Wiadomo, plonu to jakiegoś tam nie da. No ale byleby coś było. Świnkom Bożym rzucić, bo no pierwszy rok się taki trafił, że jednak no ta cena za tą trzodę no była trochę lepsza niż w poprzednich latach. Wiadomo, inflacja, nie inflacja. No i rodzice zostawili trochę więcej tych świnek. Więc tu powiem wam, że no słoma się skończyła, Boże się skończyło. Dlatego też taka decyzja o troszeczkę szybszym cięciu, może to nie jest jeszcze idealne, mogłoby powstać. No ale jak można mieć swoje, to po cholerę kupować. Chyba tutaj akurat przyznacie mi rację. Rok, kuźwa, no mi tak zleciał. Czuję się, jakbym tu niedawno naprawdę był na żniwach. Mówię, może jeszcze ten miesiąc trochę odmieni i człowiek tak jakoś inaczej na to wszystko spojrzy. Ale no, naprawdę jeszcze nie czuję tych żniw. Ale wiecie, tu dzisiaj jest na spokojnie. To jest to, że po prostu, wiecie, jest blisko gospodarki. Nie musimy sypać na żadne przyczepy. Wszystko od razu trafia do szpicherka. Także nie ukrywam, że to po prostu są tak spokojne żniwa. Fajnie, bo to wiecie, na sam start, żeby się nie denerwować. To akurat mega, mega fajnie wyjdzie. Bo ja mam i czas nagrać dla was ujęcia właśnie z kamery. Ujęcia jakieś z GoPro na vloga. Muszę zainwestować sobie w większą lunetę do niego. Możecie dać znać, czy lepiej, żebym go sprzedał i kupił sobie coś innego? Czy zainwestować jednak w niego większe pieniądze, bo mówię, sama podstawa 2,5 kobla. Czasami nagrywaliśmy aparatami za 2000 i były kurwa o wiele lepsze. No tutaj wiadomo, jakoś zdjęć wszystko ładnie, pięknie. Obstawiam, że jakby mu lunetę zajebał za kolejne 2500, no to by oddało, nie? Będę musiał, bo przyda mi się tak czy siak, nawet wiecie, może często w polu nie nagrywam. Ale za to gdzieś tam w domu jakieś czasami do reklam, jakieś stawki, cokolwiek. Tego vlogowania człowiek chce trochę zacząć, ale mu nie idzie. Dobra, zobaczymy jakieś. To jest fajne, jak jest gimbal, ale kurwa, to, wiecie, przy żniwach to jest najważniejsza, mała rzecz, tak żeby tego nie wozić tonę sprzętu w ciągniku, czy ze sobą na pole łazić. Więc tu właśnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby to, wiecie, było poręczne. Mój telefon zajebiście nagrywa, bo ma 4K czy 8K nawet ma. Wiadomo, wtedy FPS, o Jezus Maria, bym sobie nogę skręcił, kurwa twoja mać. I wracając, nie, muszę tak stać dla was. Nie wiem, jak to będzie wtedy słychać. Ja sobie zaraz kamerę zdejmę i zobaczę, co to z tego w ogóle wyjdzie. Więc ja mówię, tam chyba najlepiej 1080 nagrywać, do tego 120 fps i powiem wam, to jest kurwa taka różnica, jak ten aparat nie oddaje, nie?
Wiadomo, telefon swoje kosztował, ale no kurwa, telefon masz zawsze pod ręką. Do tego by dokupił tylko gimbala, który jest praktycznie wielkościowo taki, jak się go złoży. Ten człowiek będzie myślał na pewno. To mogę wam śmiało powiedzieć, że coś będę chciał do tych dni, które będą za te kilkanaście dni ogarnąć. Wyjedzie, ale mafia Solec z człowieka nigdy nie wyjdzie. Na co kumu drun? Nie no, śmieje się oczywiście. Ale to byli czasy. Człowiek napierdalał. Po słupach nie słuchał. Kurde, trochę źle. Nie na ten słup szedłem. O, ale dobra. Najważniejsze, żeby stabilizację złapać. O, coś pięknego. Ścięgna mi chyba jedno. Kurwa, co mi się trzęsie? Daj Boże, by ja nie jebnił. Nie, bo kurwa muszę po kim mieć tak nogi. A nie wiem, czy dam radę chodzić. Powiem wam szczerze, jak teraz wejdę. Ja pierdolę. Nie wiedziałem, jak dziura je jako czy nie. Ogarnij się Andrzej, kurwa, halo. Nie kosiliśmy wczoraj, jeszcze chcieliśmy, żeby tak trochę obeschło, owiało to. Dzięki temu dzień taki ala wolniejszy. Powiem wam, że teraz na tym przyjeździe trzydniowym, powiedzmy cztero, choć zależy czy jutro, o której wyjedziemy, to można powiedzieć, że trzy, no to zrobiłem więcej niż czasami jak przyjeżdżałem na tydzień. No. O Jezus, nogi mi się tak trzęsą teraz. Wiecie, w większości jak są te supy. A, chyba więcej nie wejdzie. Nie wejdzie. Jak są te supy zwykłe, nie? Tak jak tamte, no one mają troszkę większe miejsce na nogi. I spoko, bo wiecie, tu git, bo się człowiek może oprzeć. Ale na... O kurde, no serio, nie mogę iść. Ale na tamtym jest o wiele, wiele łatwiej, jeśli chodzi o nagrywanie. No i mamy kolejne czubaty. O, jak już tu jest, to jest, znaczy, że jest dobrze. O cholera. O, na pewno. No to ci powiem, będą cztery zbiorniki. Full. Bo patrząc z tym pierwszym, co miałeś pół, no to tutaj jeszcze ten pół. No. Aj, ta inciunka, kurwa, to gryzie jak cholera. Jakby to jadowite było. Tam wiecie, mamy oddzielony, bo on już był w piątek koszony. A wiecie, takie świeże zboże od razu na pasze niedobre, więc...
Napierdziele. No, w tym roku przyczepa nam się bardzo może przydać. Jak zimowe tak będą sypały pszenżyta i pszenice, to ja pierdolę. No i mamy koniec. 4 zbiorniki pełniutkie, licząc, że to jęczmień, to prawdopodobnie 4 tony, no bo jęczmienia przy pełniutkim takim zbiorniku, no to jest tona, trzeba liczyć gdzieś. Pszenicy to na 200, więc 4 tonki, lekko ponad pół hektara. Ciężko to wyliczyć dokładnie, ale pół hektara na pewno. Dobra, Majnen, widzowie. Ja wam serdecznie dziękuję za tą króciutką uwagę. Tak jakoś te vlogi porozbijam, żeby starczyło i na żniwka akurat, żeby już wjechać i tak trochę ten kanał ożywić. Na pewno teraz jeszcze dostaniecie materiał od Krzysia, bo u Krzysia też w piątek już mają być żniwa jęczmienia, więc tam będziemy mogli zobaczyć. A myślę, że wyjdzie fajny materiał, bo prawdopodobnie Patryk go będzie kosił. Więc spoko. Kurde, tu więcej dało niż pół zbiornika jeszcze. Dobra, także co? Do kolejnego vloga, dziękuję wam za uwagę. Na razie, strzała, trzymajcie się, cześć!